Witamy się z Wami w sobotę. Już byliśmy u babci, zjedliśmy obiad. Teraz jesteśmy pod kościołem, bo za 15 minut widzimy się z księdzem. Wiemy też, że za godzinę z lekkim haczykiem będzie tu ślub. Więc idziemy do kościoła zobaczyć, czy jest już przystrojony i podejrzeć może, jak wygląda. Andrzeju, masz coś do dodania? Wyczerpałaś temat. Tak, nie jesteś zestresowany? Ja trochę jestem. Nie. Chodźmy do kościoła, zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że w ogóle już jest otwarty. Zaraz się okaże. Przyszliśmy do środka i tak właśnie oglądam. Kościół jest ustrojony bardzo prosto, ale bardzo ładnie. Myślę, że też bym chciała coś takiego. Pokażę zaraz Wam z tamtej strony. Są tabliczki z psalmem czy hymnem o miłości. Krzesła też je chciałam, właśnie ten konkretny model. Muszę tylko zapytać księdza, może czy wie, czy przygotowaniem kościoła zajęła się pani kościelna, czy jakaś kwiaciarnia. Ale ogólnie mi się bardzo podoba. Prosto, krótko i na temat. Bardzo ładna wiązanka przy ołtarzu. Ślicznie to wygląda. Tak się to prezentuje od wejścia. Stoimy oczywiście z boku, żeby nie pobrudzić dywanu. Zrobię Wam może zbliżenie, żebyście zobaczyli te tabliczki. Ale prezentuje się to ekstra. Tak czysto i schludnie. Bardzo ładnie. Na tym podwórku to komis samochodowy można było otworzyć, ale patrzcie, tutaj panowie się szykują. Będą robić bramę. Wzięli już karton, Martyna. Samochody przygotowane, będą robić bramę, w środku są balony. Panowie je zaczepią, jak będą już na miejscu, bo nie chcą, żeby po drodze im się oderwały. Także w środku już wszystko przygotowane, muszą tylko dojechać na miejsce. Prezentuje się to zacnie. Ładnie wyjechali. Zawstydził się. Dotarliśmy już do domu, do babci. Była brama i po bramie, ale wyglądało to ekstra. No tak jak Andrzej jeździ na motocyklach, no to też takie bramy miałam okazję oglądać, tylko właśnie w wersji motocyklowej i wyglądało to super. No i ciężarówki też robią robotę, a zwłaszcza jak wiecie, te klaksony wszystkie wejdą w ruch. Bardzo fajnie to wyglądało. Super, w ogóle miałam ciary, było tak głośno od tych właśnie kleksonów. Super sprawa. No. Ale kurde, słuchajcie, ile na takich bram trzeba mieć jeszcze kartonów wódki w aucie? To jest w ogóle coś niepojętego. No. Słuchajcie, dogrywam to no trochę później, bo te poprzednie pliki niekoniecznie nadawały się do użytku. Więc taki jeszcze update tego, co się wydarzyło. Byliśmy
ponownie u księdza i trochę właśnie się obawialiśmy w związku z tym, że te śluby były zaplanowane, że trochę nam zabraknie czasu. Myślę, że udałoby nam się wszystko załatwić, gdyby nie to, że nie mieliśmy odpowiednio przygotowanych wszystkich dokumentów. Mianowicie te dokumenty, które pobieracie, czyli akt chrztu, tak? Czy tam innego bierzmowania, mają jakąś tam swoją określoną datę przydatności. Tak jak te jakby wszystkie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego i jako, że akt chrztu to tylko akt chrztu i takie mieliśmy wrażenie, że tam się nie za dużo może zmienić, to mieliśmy akt chrztu Andrzeja taki wypisany już przed wieloma laty, taką w zasadzie pamiątkę też chrztu. No i okazało się, że to nie przejdzie. No, więc wypełniliśmy już tak naprawdę wstępnie ten taki formularz, wiecie, odpowiadaliśmy na te wszystkie pytania pod przysięgą, to już mamy ze sobą, natomiast trzeba tam wpisać też sygnaturę jakby tych dokumentów właśnie kościelnych i to było coś, czego brakowało na tych formularzach starszych Andrzeja, więc stwierdziliśmy, że w takim razie no załatwimy to już w późniejszym terminie i zrobiliśmy teraz tyle, ile dało się zrobić, a dokumenty dowieziemy tam, zdaje się, co mamy teraz? W przyszłym tygodniu. W przyszłą środę wybieramy się ponownie spotkać się z księdzem, no i właśnie dostarczymy mu to, czego brakowało, wtedy złożymy też ostatnie podpisy już w tej księdze i wszystko będzie pod tym kątem z bańki. Śmieje się, bo Andrzej żre sushi i ewidentnie jest zadowolony z tego, że je konsumuje. Może taki szybki przerywnik, zaraz wrócę do tematu jeszcze ślubnego, ale pokażę wam. Mamy sushi z pracownia Sushi Wola, bardzo fajne miejsce. Zamówiliśmy drugi raz już stamtąd. Znamy je jakby z polecenia i naprawdę jest wszystko pyszne, taki ogromny zestaw, naprawdę ogromny, bo aż 80 różnych kawałków kosztowało chyba tylko 140 zł, jakoś tak, więc o, płyta mi piszczy, więc wydaje mi się, że bardzo dobra cena, a naprawdę jest wszystko przepyszne, także polecamy, naprawdę warto. A wracając do tego wyjazdu jeszcze babcinego, no to właśnie, to co mogliśmy załatwić, jakby wypełnić, wszystko już uzupełniliśmy, teraz pojedziemy tylko uzupełnimy te dokumenty i złożymy odpowiednie podpisy. Będziemy się też już na najbliższej wizycie z księdzem rozliczać, jakby za całe to przedsięwzięcie i dopiero w momencie, kiedy już ogarniemy temat z księdzem, będziemy mogli się zgłosić do organisty. Jakoś nie wiem, tak się panowie dogadali ze sobą i pan organista czeka na takie zielone światło, że wszystko już z księdzem jest gotowe. Także to nas jeszcze czeka i jeszcze muszę złapać panią kościelną, bo nie udało mi się tego zrobić poprzednim razem. A muszę ustalić kwestie związane z posprzątaniem kościoła, ewentualnie udekorowaniem kościoła, bo wiem, że pani kościelna też to robi. Słyszałam dużo takich głosów, że robi to bardzo ładnie, a dużo taniej niż kwiaciarnie. Także jeszcze się zastanowimy, bo ogólnie miejsce, które dekoruje nam salę, już mam gdzieś tam zaklepany termin, że udekorują mi też kościół. Natomiast myślę, że chciałabym to skonfrontować cenowo, jak to tam będzie wyglądało, bo nie chciałabym nic takiego bardzo szalonego, szczerze mówiąc, w tym kościele, więc myślę, że pani kościelna dałaby radę. Zastanawiam się tylko, czy ma takie te krzesła, które pokazywałam właśnie wcześniej, a mi się podobały, bo to jest jednak już coś takiego bardziej znanego, tak myślę, takim firmom stricte dekoratorskim. Muszę jakoś inaczej złapać kamerę, bo już mi boli łapa odtrzymania. Trochę zmienimy kąt. I co tam takiego nam jeszcze zostało? Andrzeju, jest jeszcze coś takiego, czego nie powiedziałam? Wszystko. Wszystko? To tak, to chyba byłoby wszystko. A wstępnie rozmawiałam w zasadzie z organistą. Nie wiem, czy już to mówiłam. I słuchajcie, hit. Dla mnie to jest hit. Bo ja też śpiewam w kościele na mszach ślubnych i nie spotkałam się z czymś takim do tej pory. Natomiast na terenie diecezji płockiej, a właśnie na terenie tej diecezji będzie nasz ślub, jest taki przepis, czy nie wiem jak to mogę nazwać, że żeby móc jakby śpiewać, oprawiać taką uroczystość, trzeba skończyć odpowiednie szkolenie.
No i nie powiem, żeby było to coś, co mi się podoba, dlatego że strasznie ciężko jest mi, jako że sama śpiewam, strasznie ciężko jest mi znaleźć kogoś, komu bym zaufała na tyle, żeby śpiewał dla mnie tego wyjątkowego dnia i bardzo chciałam, żeby zrobiła to moja koleżanka, z którą się jakiś czas temu, parę ładnych lat wspólnie uczyłyśmy. Natomiast czy będzie to możliwe, nie wiem. Mam nadzieję, że jak teraz pojedziemy w środę do księdza, to uda nam się zostać na mszy, że złapiemy potem pana organistę i że już gdzieś tam domkniemy ten temat i będę wiedziała już finalnie, czy Madzia będzie mogła zaśpiewać, czy zrozpaczona ja będzie musiała szukać kogoś innego. Ale oby nie, więc trzymajcie kciuki. No i z update'ów ślubnych to myślę, że byłoby to na tyle. Tak, myślę, że to byłoby wszystko. W przygotowaniu dla was już mamy kolejne filmy, także wyczekujcie i do zobaczenia niebawem.